Witam po przerwie. Moim kolejnym gościem jest Anna Krzyżanowska, dziennikarka Rzeczpospolitej, moja redakcyjna koleżanka. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Aniu, 29 września odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze. To zawsze duże wydarzenie, jeśli chodzi o prawników, a szczególnie absolwentów Wydziału Prawa. Egzaminy zawsze cieszyły się, aplikacje zawsze cieszyły się dużą popularnością. Czy tak było też w tym roku? Tak. Do egzaminów wstępne aplikacje prawnicze zostało dopuszczonych 7200 osób. Przystąpiło w tym roku 7000 niemal, więc no to jest spora liczba młodych prawników, którzy jednak upatrują karierę, dalsze swoje plany zawodowe wiążą z byciem adwokatem, radcą prawnym, notariuszem bądź komornikiem, tak, bo właśnie tych zawodów dotyczyły egzaminy wstępne. Czy ta popularność, jak obserwujesz na przestrzeni lat, ona rośnie, czy może trochę mniej chętnych się zgłasza? Maleje i to teraz sobie posłużę się moją ściągawką statystyczną. W tym roku do egzaminów wstępnych przystąpiło 7000 osób. W roku poprzednim prawie 8000, czyli mamy 1000 osób. Tak, spadek. W 2016 roku to było 8390 osób, a w 2014 blisko 10000. No, czyli taki widać spadek. Widać. A z czego twoim zdaniem ten spadek wynika? Na pewno jest to związane z tym, że rynek zaczyna być już przesycony, jak już sami przedstawiciele samorządów prawniczych mówią, że jest ich już bardzo, bardzo wiele. Ja analizowałam sobie też takie opracowanie Ministerstwa Sprawiedliwości i widać, że na przestrzeni już ostatnich 10 lat wśród studentów prawa i absolwentów prawa widać taką tendencję, która mówi, że z której wynika, że coraz mniej osób chce właśnie być aplikantem adwokackim, radcowskim, notarialnym. W 2008 roku 62% studentów prawa mówiło, że chce być aplikantem, tak? Chce być profesjonalnym pełnomocnikiem. A w zeszłym roku było to już tylko 42%. No to sporo. Tak, zmienia się. Czyli rzeczywiście pewnie rynek usług prawnych, który jest coraz bardziej ciasny, a szczególnie dla nowych, którzy dopiero zamykają, pewnie robi swoją robotę, jeśli chodzi o spadek popularności, prawda? I przystąpień do egzaminu. Dobrze, mamy za sobą egzaminy. Egzaminy się odbyły, przebiegły bez problemu? Tak. Nie było żadnych problemów. Ministerstwo Sprawiedliwości, które sprawuje pieczę nad tymi egzaminami, powiedziało, że nie było jakichkolwiek problemów, jakichś prób oszustw, przecieków, nic, spokojnie. No to dobrze, a teraz mi powiedz, jak poszedł ten egzamin? U kogo poszedł najlepiej? Poszedł najlepiej u adwokatów i też przeglądając, analizując statystyki z poprzednich lat, wynika, że zazwyczaj wychodzi najlepiej ten egzamin wstępny na aplikacje adwokackie, ale to nie są jakieś wielkie różnice. W tym roku na aplikację adwokacką dostało się 55% zdających, na radcowską 52%. Średnia jeszcze z aplikacją notarialną i komorniczą to jest około 46,5%. W zeszłym roku zdało 54%. I też znów, jeżeli spojrzymy tak kompleksowo na te wyniki średnie egzaminów wstępnych, to globalnie, jeżeli porównamy 10 i 12 lat egzaminów adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, wychodzi nam, że średnia to jest około 45% osób zdaje. Rozumiem. A powiedz mi dlaczego adwokaci zdają lepiej niż radcowie? Ciężko powiedzieć. Może egzamin jest łatwiejszy? Może też pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Bo rozumiem, że testy, mimo że zdają jednego dnia, warunki testu są identyczne, czyli 150 tak, pytań, stówkę trzeba mieć, żeby tak. zdać, to jednak pytania się różnią. Tak. Zarówno dla adwokatów, radców, tak. jak i notarialnych. I komorniczych. Tak, w przypadku notariuszy na przykład mam bardzo dużo pytań podatkowych, tak. No tak, bo to też jest inna specyfika zawodu. Dobrze, Aniu, a powiedz mi jeszcze, gdzie wśród tych, trochę zostawmy Warszawę, jak w Polsce wyglądał ten egzamin? Gdzie wypadł najlepiej i u kogo? Najlepiej wypadł, jeśli chodzi o aplikację adwokacką, najlepiej wypadła Łódź, 65% osób zdała, a w przypadku aplikacji radcowskiej mamy tutaj na pierwszym miejscu Kraków, gdzie zdało 62% absolwentów prawa.
Jeżeli już pytasz właśnie o to, jak wyglądają w poszczególnych miastach procenty, wyniki z danych egzaminów wstępnych, to też warto wskazać, że Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje takie dane dotyczące, które uczelnie najlepiej przygotowują studentów do egzaminów wstępnych. I tutaj z roku na rok wygrywa po prostu Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. On, na drugim miejscu jest Łódź. I w tamtym roku był to Poznań i dopiero na czwartym miejscu Warszawa. I bardzo często właśnie tak wygląda ta klasyfikacja. Czyli to nie przypadek, że ten egzamin w Łodzi poszedł tak dobrze. Tak. Skoro i w Krakowie, skoro te uczelnie rzeczywiście przodują w przygotowaniu tak. na aplikację. A powiedz mi, Aniu, czy ten egzamin, tegoroczny egzamin mamy już za sobą, a powiedz mi, czy Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje jakieś zmiany, jeśli chodzi o egzaminy wstępne na aplikację? W listopadzie tego roku minie rok, dokładnie rok, od momentu, kiedy właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości powiedziało, że zrusza z nowym pomysłem trzecią ścieżką dostępu do zawodów prawniczych, właśnie, która miała wyjść przez szkoły wyższe. Mowa o aplikacji uniwersyteckiej. Był już nawet projekt założeń, ale na razie jakby temat umarł. Może zahamowały je korporacje, bo chyba im się to nie bardzo podobało. No i uczelnie też, szczerze mówiąc, bardzo podeszły tak spokojnie, tak jak zastopowały trochę te zakusy Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące nowelizacji. A to byłyby dla nich jakieś nowe obowiązki? Dla kogo? Dla uczelni, gdyby na przykład wprowadzono taką aplikację uniwersytecką. Na pewno musiałyby przejąć szkolenie aplikantów adwokackich i radcowskich, bo o tych była mowa, no ale za tym też wiązałyby się jakieś środki dodatkowe, tak, dla uczelni. A tych się nie spodziewały? Nie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Miejmy nadzieję, że kolejny trend będzie podobny. Dziękuję bardzo Dzięki. Za rozmowę. Moim gościem była Anna Krzyżanowska, dziennikarka Rzeczpospolitej, a ja zapraszam na jutro na Rzecz o Prawie na godzinę 13:00.